Cześć. Dzisiaj zgodnie z zapowiedzią Q&A. Zacznijmy od pierwszej osoby. TTV Elf powiedział: jaka jest twoja ulubiona część Five Nights at Freddy's? W formie gier. Moją ulubioną częścią Five Nights at Freddy's jest Security Breach. Czy masz zamiar zrobić serię z Fangame FNAF? Jeżeli tak, to jaki by to był? Mam zamiar na pewno zrobić jakąś serię, jednakże nie powiem teraz, jakich dokładnie to będzie gier, bo muszę najpierw odkryć. A z tych starych, co są obecnie, czyli FNAC albo inne alternatywne FNAF-y, no to już nie będę tego nagrywać, bo jest tego po prostu za dużo na YouTubie. Co sądzisz o dramie Millerka i Aftonka? Cóż, trochę jestem zaznajomany w tą dramę, ale jakoś za bardzo mnie to nie obchodzi. Czy będziesz przechodzić 50 na 20? Możesz jakiś streamek z przechodzenia? Czy będziesz przechodzić 50 na 20? Nie. Stream z przechodzenia? Pewnie tak. Jaki jest twój najulubieńszy FNAF-tuber? Kubusa. Córka 26. Jaki jest twój ulubiony rozdział Security Breach Ruin? Jest to rozdział 9, w którym mamy szansę poznać prawdziwe kolory Roxy. Sun czy Moon? Oczywiście, że słoneczko, no bo jest bardziej przyjazny i nie chce nas zabić aż tak bardzo. Ulubiona książka z Tales from the Pizza Plex? Cóż, to będzie na pewno druga część i będzie to rozdział B7. Ulubiony challenge WCN? Niestety nie pamiętam nasz challenge na pamięć, więc nie wypowiem się. Czy uważasz, że Gregory jest zły? Personalnie i no głównie personalnie, czyli subiektywnie, no to uważam, że jest debilem. Nienawidzę tego człowieka, nienawidzę tego dzieciaka. Jeżeli mógł, bym się cofnął w czasie w przyszłość, tak jak to Eleven powiedział, i go wrzucił do piekarnika. Ale jeżeli chodzi o obiektywną opinię, która nie istnieje, no to Gregory nie jest zły jak najbardziej. Uważasz, że kim gramy w Hellwanted 2? Uważam, że gramy jako ojciec Cassie. Jak myślisz, czy Cassie będzie chciała zemsty na Gregory po Security Breach Ruin? Czy dowie się, że to nie on ją rzucił z windy? No, czuję, że ona wie, że to nie on ją rzucił z windy. Jednakże śmiesznie by było, jakby jednak się okazało, że to on, albo że jakbyś chciała zemsty na nim. Ja bym preferował taką opcję, ale jest to raczej mało prawdopodobne. Uwielbiam twój kanał. Dziękuję. Lia Afton. Ulubiona książka z FNAF. Cóż, mam trzy książki tylko z Security Breach, więc tak jak już mówiłem, druga część Tales from the Pizza Plex P7. Ulubiona postać książek FNAF. Dalej, nie mogę się wypowiedzieć za bardzo, więc B7. Ulubiona scena FNAF mówi. No na pewno to będzie scena, w której odgryziono głowę. Ulubiony film? Ha, to jest dobre pytanie. Ciężko mi to stwierdzić, jaki jest mój ulubiony film. Czy masz jakieś zwierzątko? Czy pluszak Roxy się liczy? Nie, no nie liczy. Nie mam żadnych zwierzątek. Pozdrawiam, również pozdrawiam. Gryzelek.pl. Nie wiem co to, ale zrób. Ok. I kolejne komentarze córki. Ulubiony rodzaj animatroników? Grimrocki. Ulubiona postać filmów NAF? Abby. Ulubiony Custom Night? Ulubiony Custom Night? Ulubiony Custom Night. To chyba Sister Location. Enel czy Molten Freddy? Enel. Ulubiona gra FNAF ze starej fabuły? FNAF 2. Uwielbiam twój kanał. Dziękuję. Razy dwa. Lia Afton. Jeszcze kilka pytań. Jaki jest twój ulubiony fangame FNAFa? No, to będzie dobre. No ale myślę, że na tą porę to będzie FNAF Security Breach Ruin 2. Jaka jest twoja ulubiona opowieść książek FNAF? No, tak jak do poprzednich pytań o książkach, to B7. Ulubiona postać FNAF mówi Abby. Jakie masz książki FNAFa? Mam pierwsze trzy części Tales from the Pizza Plex. Kapiset. Jak powstały Phantom Animatroniki FNAF 3?
I to jest dobre pytanie. Jak powstały Phantom animatroniki? No nie powstały, bo one nie istnieją. Są to iluzje stworzone najprawdopodobniej tym, że panuje tam jakaś słaba wentylacja. Albo jest inne na to wyjaśnienie. Mogę nawet o tym zrobić materiał w przyszłości. No i gdy zerwać się teraz ze spisu, porażając się tymi pytaniami. Kiedy zacząłeś interesować się FNAF-em? To jest bardzo dobre pytanie, bo większość ludzi myśli może, że on chwali Security Breach, bo nie wie, co jest dobre. Nie wie, że stare FNAF-y były lepsze. No to właśnie tutaj się wypowiem, że jestem fanem FNAF-a od 2015 roku. I od pierwszej części w sumie jak wychodziła pierwsza część, to byłem już tym zainteresowany. Po prostu około 2016-17 roku przestałem się interesować FNAF-em na rzecz Undertale'a, po czym właśnie niedawno przeszedłem z powrotem na FNAF-a. Ulubiona część poza Security Breach. No to będzie Ruin DLC, nie no. Ale poza SB, no to FNAF 2. Najbardziej znienawidzona część. FNAF 2. Ulubiony lub kilka ulubionych animatroników. Toxan Wolf, Glamrock Chica, Glamrock Freddy, Glamrock Bonnie, Glamrock Montgomery Gator, Springtrap, The Puppet, Toy Chica, Mangle, Lefty, Rockstar Foxy. Co tam jeszcze było? Mimik? Nie lubię tego gościa. A dobra, niech będzie Mimik. Ulubiona książka. Druga książka z tej Tom The Pizza Flex B7. Uważasz, że Mike Trapp miał sens? Czy tym jak Scott obalił tę teorię? Nie wiem dokładnie, o co chodzi, bo ten Mike Trapp to mi się wydaje, że to będzie ten pierwszy Mike, który przegrał grę i został wsadzony do kostiumu animatronika. Nie wiem, nie mogę się wypowiedzieć, bo nie znam aż na tyle tego starego lore'u FNAF-a. To jest Golden Freddy według ciebie? Tak, Cassidy czy może oni we dwójkę? Cassidy. Oglądałeś film o FNAF-ie? Tak, byłem na premierę. Tyle zakończenie FNAF-a 3 według ciebie kanoniczne? No na pewno good ending. Czy uważasz, że FNAF idzie w dobrą stronę? Uważam, że jak najbardziej FNAF idzie w dobrą stronę i studio odpowiedzialne za FNAF-a, czyli Starwood, powinno się jak najbardziej skupić na Security Breach i rozwoju FNAF-a w kierunku trzeciego wymiaru. Uważam, że wszystkie FNAF-y poprzednie to są po prostu słabe w porównaniu do Security Breach, głównie dlatego, że są to odgrzewane kotlety. Ciągle ta sama mechanika. No wyjątkiem jest Sister Location i może Pizzeria Simulator, ale pozostałe cztery części to jest w sumie to samo. Security Breach daje ci tą nowinkę technologiczną, coś nowego. Czujesz, że po prostu to nie jest FNAF jakiego znasz, to jest nowy FNAF. I właśnie myślę, że w tym kierunku FNAF się powinien rozwijać. Kto jest lepszym antagonistą? William Afton ze starej fabuły czy Mimik z nowej? William Afton. Najgłupsza teoria FNAF, jaką wymyśliłeś? Najgłupsza teoria FNAF, jaką wymyśliłem? Ja wymyśliłem jakieś teorie? Chyba tak. Ale jaką? A. No, że The Puppet jest... A. To było to, że The Puppet jest mężczyzną. Ale to było jeszcze zanim się dowiedzieliśmy, że to jest kobieta. W którym roku dzieje się Sister Location? No, pewnie w tym samym roku, albo nawet przed rokiem 87, przed FNAF-em 1, albo w trakcie trwania FNAF-a 1. Gramy według ciebie Wooden Michaelem czy Williamem Aftonem? Jest to kanonicznie potwierdzone, że gramy jako William Afton. Co brutalniejsze, śmierć Elizabeth, śmierć Williama czy śmierć Crying Childa? Co brutalniejsze, no to myślę, że Williama jak najbardziej śmierć. I ostatnie, jaka część gry przeraziła cię najbardziej? FNAF 4. To by było tyle z tego odcinka. Jak widzicie, koniec pokazu slajdów, bo robiłem to w jakże profesjonalnym programie, który się nazywa Microsoft PowerPoint. Tak, wiem, pełna profeska. No cóż, dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że odpowiedziałem na wasze pytania skomplikowane. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to piszcie w komentarzach i odpiszę już po prostu na nie wam ręcznie. Jeżeli chcecie ponownie taki odcinek, no to zostawcie tutaj
lajki. Jeżeli uzbieramy 20 łapek lub 30, no myślę, ustalmy limit, próg 25 łapek, to zrobię kiedyś w przyszłości kolejne Q&A. Dzięki za oglądanie i widzimy się w następnym filmie w sobotę. Cześć!